System multimediów OpenRLink zawiera najlepsze rozwiązania technologiczne Google, zapewniające bardziej intuicyjne i spersonalizowane wrażenia z jazdy. Jest on oparty na Androidzie i obsługuje się go jak każdego smartfona, głosem i za pomocą ekranu dotykowego. W asystencie Google mówisz tylko OK Google lub naciskasz ten przycisk na kierownicy, aby sterować systemem multimediów lub takimi funkcjami pojazdu jak klimatyzacja automatyczna lub ustawienia Multisense. Android Automotive jest także kompatybilny z Apple CarPlay, dzięki czemu możesz otwierać ulubione aplikacje ze smartfona na centralnym ekranie OpenRLink za pomocą bezprzewodowej replikacji ekranu. System multimediów OpenRLink dzieli się na kilka sekcji: nawigacja, audio, telefon, aplikacje i pojazd. Z jednej sekcji do drugiej przechodzisz naciskając jeden z tych przycisków. Pasek z sekcjami jest widoczny i dostępny na ekranie systemu multimediów przez cały czas, niezależnie od tego, która funkcja jest używana. W sekcji nawigacja można wyświetlić swoją bieżącą trasę i położenie na mapach Google. Na tym ekranie znajdują się dwa personalizowane widżety ułatwiające dostęp do dwóch funkcji systemu multimediów. Mapy Google zawierają kilka specjalnych funkcji do pojazdów elektrycznych, które optymalizują długie trasy, sugerując najlepszą sekwencję dostępnych i kompatybilnych terminali, aby podróż zajęła jak najmniej czasu. Sekcja audio umożliwia słuchanie radia, lub muzyki z wybranego źródła. Sekcja telefon pozwala uzyskać dostęp do funkcji telefonu powiązanych z systemem multimediów. Możesz dzwonić oraz przeglądać wykaz połączeń i kontakty. Gdy jest włączona replikacja ekranu smartfona, zastępuje ona sekcję telefon i pojawia się ta ikona. W sekcji aplikacje możesz korzystać ze swoich ulubionych aplikacji samochodowych, konfigurować i pobierać nowe ze sklepu Play. W sekcji pojazd można sterować pewnymi funkcjami pojazdu, jak Multisense, systemy wspomagania jazdy, systemy wspomagania parkowania i funkcje związane z przepływem energii. Możliwe jest też zarządzanie różnymi ustawieniami pojazdu i systemu multimediów. Biała kropka w tym miejscu oznacza, że masz nowe powiadomienie. Naciśnięcie tego przycisku lub ściągnięcie ekranu w dół powoduje wyświetlenie centrum powiadomień. Wtedy możesz w trakcie jazdy przejrzeć powiadomienia, takie jak nieodebrane połączenia, otrzymane wiadomości, dostępne aktualizacje i alerty dotyczące pojazdu. Ta ikona umożliwia utworzenie profilu użytkownika i konfigurowanie go.